Temat nosi tytuł Uzdrowienie Namana z trądu. The subject is Naaman healed of leprosy. Myślę, że ten temat, jak na końcu zauważymy, odczytamy jako zapowiedź zdjęcia grzechu z ludzkiej rodziny. I think that we will learn by the end of the talk that this subject is connected with lifting sin from mankind. To uzdrowienie Namana zostało uczynione według boskiego sposobu i polegało na siedmiokrotnym zanurzeniu w rzece Jordan. Naaman's being healed of leprosy was done according to God's way and consisted in seven immersions or dippings of himself in the Jordan River. Pełny opis tego zdarzenia mamy podany w drugiej Księdze Królewskiej, 5 rozdział od 1 do 19 tekstu. The full account of what happened we can find in 2 Kings 5, 1 through 19. Ale ja posłużę się tylko wierszem 10 i 14. But I will only use verse 10 and 14. Przeczytam wiersz 10 i 14. So I will read both of them, number 10 and 14. I wysłał do niego Elizeusz posła, mówiąc: idź, a omyj się 7-kroć w Jordanie, a przywrócić się zdrowie ciała twego i będziesz oczyszczony. I wiersz 14. Przetoż szedłszy, omył się w Jordanie 7-kroć według słowa męża Bożego, i stało się ciało jego jako ciało dziecięcia małego i oczyszczony jest. Verse number 10, and Elisha or Elisha sent a messenger unto him, saying, go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. And number 14, then went he down and dipped himself 7 times in Jordan, according to the saying of the man of God, and his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean. Jak mogliśmy zauważyć z wiersza 10, podane zalecenie proroka dla Namana, aby wykonał to w celu swego uzdrowienia. As we can notice from verse 10, we have the prophet's recommendation for Naaman, what he should do to be healed of leprosy. W wierszu 14 mamy podane, że Naaman do tego polecenia męża Bożego się dostosował. In verse 14 we can read that Naaman followed the instruction given to him by the man of God. Dlaczego obrałem taki temat? Why have I chosen this subject? On ma ścisły związek z wczorajszym wystąpieniem mego syna Pawła. It is closely related to the subject of my son, Paul, Paweł, in Polish. Który nam przedstawił znaczenie liczby 7 w boskiej sprawie, w boskim planie, w Biblii. Who presented to us the meaning of the number 7 in God's plan, in God's affairs. Yeah. Jak zauważyliśmy z tekstów naczelnych, właśnie prorok Elizeusz polecał Namanowi, żeby 7 razy się zanurzył w rzece Jordan. As we saw from the introductory verses, the prophet told Naaman to go and dip himself in the river 7 times. Dlaczego 7 razy? Why 7 times? Czemu nie 5, 6 albo 8? Why not 5, 6 or 8? Właśnie brat Paweł nam wykazał, że liczba 7 to boska liczba. Brother Paul showed us yesterday that the number 7 is a God's number. Dał różne przykłady użycia przy różnych zdarzeniach i faktach w Biblii. He gave many different examples of it occurring in many different happenings, facts, events of the Bible. A tutaj prorok Boży Elizeusz był boskim wyrazicielem,
jego woli w tej sprawie. And here the prophet Elijah was expressed God's will in this matter. Naaman musiał się przekonać, że to jest boskie uzdrowienie jego, a nie jakieś ludzkie. Naaman had to be convinced, had to be sure, certain that it was God healing him, not a human healing him. Dlatego musiał zanurzyć się 7 razy. And that's why he had to dip himself 7 times. Pamiętamy już z wczorajszego wykładu, że liczba 7 to boska liczba. We remember from the talk of yesterday that the number 7 is God's number. Oznaczająca boskość, świętość, zupełność, kompletność. Standing for divinity, completeness, holiness. Doskonałość. Perfection. Jeszcze parę słów wprowadzenia do tematu. A few more words by way of introduction into our subject. Rzecz dzieje się w czasie, kiedy w Izraelu królem jest Joram. The whole event takes place in Israel when the king there is Jehoram. A z boskiego upoważnienia prorokiem funkcję tę pełni Elizeusz. And the prophet from God's sanctioning is Elisha. Przytoczony opis podaje nam przypadek uzdrowienia Syryjczyka. The account gives us or quotes a case of healing a Syrian man, który zajmował bardzo poważną pozycję w Syrii, bo był hetmanem wojska, tak jakby dowódcą armii. Who occupied a very important position in Syria. He was a commander of the army, so a kind of captain, general, leader of the army. Ten opis pokazuje jeszcze wiele innych czynności, prowadząc aż do przyjechania Naamana do Elizeusza, do Samarii. And in the account we can find some more events taking place up to the moment when Naaman comes to Israel and stands before the prophet. On prawdopodobnie spodziewał się, probably he expected, że prorok ów wykona jakieś specjalne czynności związane z uleczeniem go z trądu. That the prophet would undertake special activities, actions connected with the process of healing him of leprosy. Ale prorok poleca mu, aby w drodze powrotnej 7 razy zanurzył się w rzece Jordan. But the prophet only instructs him to dip himself or to be dipped on his way back home in the Jordan River 7 times. Początkowo Naaman nie był z tego zadowolony, z takiego sposobu potraktowania go. In the beginning, Naaman was not very happy about being treated in this way. Ale jak zauważyliśmy w wierszu 14, dostosował się do polecenia proroka. But as we notice in verse 14, he did follow the prophet's instruction, finally. Pewne ogólne myśli na ten temat podał brat Golke w literaturze polskiej w 1984 roku. Some general thoughts about it were given by brother Golke in Polish literature. It appeared in 1984. Natomiast kwestie siedmiokrotnego zanurzenia, but the question of the sevenfold dipping, brat Barton w 1912 roku poruszył w swoim kazaniu pod tytułem 7 zanurzeń w rzece Jordan. Brother Barton discussed in 1912 in his sermon entitled The Seven Dippings in the River Jordan. I tym pragnę z braterstwem podzielić się. And that's what I would like to share with you. Nie traktując jednak tego jako rodzaj typu i antytypu, not treating it as a kind of type and antitype, lecz jako rozsądne, logiczne, nadające się do przyjęcia wyjaśnienie.
but treating it as a reasonable, sensible explanation worthy of acceptance. Ono daje się też porównać z wieloma czynnościami i sprzętami związanymi z przybytkiem. It can be compared to a number of activities and furniture or furnishments connected with the tabernacle. Jeszcze na wstępie pragnę powiedzieć, że trąd w symbolice biblijnej przedstawia grzech z jego niszczycielskim oddziaływaniem. Still, by way of introduction, I would like to add that leprosy in biblical symbolism symbolizes, represents, stands for sin with all its destructiveness. Obie te rzeczy, trąd i grzech, prowadzą do tego samego, to jest do śmierci. Both of them, that is leprosy and sin, lead to the same result, that is death. Tak jak trąd był nieuleczalną chorobą, tak człowiek sam nie jest w stanie wyzwolić się od grzechu. Just as leprosy was incurable, in the same way man is not able to deliver himself from sin on his own. Tego dokonać może tylko Pan Bóg. Only the Lord God can do it. Przejdźmy więc do kolejnych omówień tych poszczególnych siedmiu zanurzeń, które Naaman dokonywał. Let's proceed then to the examination of the seven successive dippings undertaken by Naaman. Należy domniemywać, że Naaman po każdym zanurzeniu obserwował swoje ciało, czy zachodzą jakiekolwiek zmiany na jego ciele. We can assume that Naaman, after each dipping, observed his body, his flesh, to see if any changes were taking place in it. Ale takich zmian aż do szóstego zanurzenia on nie dostrzegał. But up to the sixth dipping, he didn't notice anything changing on his body or in his body, in his flesh. A mimo to zanurzył się po raz siódmy. Still, he dipped for the seventh time. To należy bardzo ocenić, bo czasami bywa właśnie tak, że jak już 5-6 razy zanurzył się i nie ma żadnych zmian, to nie ma sensu zanurzać się po raz siódmy. A on jednak to uczynił. We should appreciate, or this should be appreciated, because if you do something for 5 or 6 times and there are no results, you can get discouraged. And still, he didn't. He did dip himself for the seventh time, even though the first 6 were fruitless. Jeszcze przed omówieniem postawię pytanie na początek. And before I go into details, one question to begin with. Kiedy człowiek udaje się do lekarza? When do people go to the doctor? Odpowiedzią jest, gdy jest chory, gdy coś go boli, gdy źle się czuje, gdy pojawiają się dysfunkcje w jego ciele, albo ulegnie jakiemuś wypadkowi. The answer is that people go to the doctor when they are sick, when something hurts, when there are some dysfunctions appearing in the body, or when they have an accident. Podobnie jak Naaman, oglądał swoje ciało, czy zachodzą jakiekolwiek zmiany. Just like Naaman observed his body, watched his body closely to see if any changes were taking place. Często ludzie się zachowują podobnie. People behave in a similar way in many cases. Czy my czasami tak się nie zachowujemy? Don't we behave like that sometimes? Gdy lekarz nam zaordynuje jakieś leki, when the doctor prescribes some medicine to us, to często pacjenci po pierwszej tabletce, po pierwszej porcji jakiegoś płynu, po pierwszym zastrzyku, pacjenci chcieliby już mieć zmianę. Patients would like to see changes taking place in their bodies after the first tablet, after the first portion of liquid, after the first injection. Ale te zmiany tak szybko nie nachodzą. Czasami trzeba całą serię leków wziąć.
But the changes in most cases do not come so quickly. You need to take a whole series of medicines for them to be effective. W wypadku Namana nie trzeba było powtarzać, 7 zanurzeń wystarczyło. In the case of Naaman, the 7 dippings were enough. They didn't need to be repeated. Jaki jest pierwszy krok, pierwsze zanurzenie? Czym jest? What is the first step, or what is the first dipping, the first immersion Naaman made? Brat Barton nam mówi, że jest to po pierwsze przyznanie się człowieka, że jest chory na grzech, że jest grzesznikiem, że potrzebuje wyzwolenia i że Jezus Pan może tego dokonać i przyjmuje go jako swego wyzwoliciela, jako swego uzdrowiciela. Brother Burton tells us that this is a sinner confessing to the sin sickness, accepting the fact that the sinner is sin sick, that he needs a savior, a personal savior who can help him out of the trouble. To jest pierwsze zanurzenie. This is the first dipping, the first immersion. Ten krok mamy pokazany w zbliżeniu się do bramy dziedzińca, przejściu przez nią i wejściu na dziedziniec. This is really irritating. I have a competitor. Okay, so this step is shown in getting closer to the gate of the court, in getting through the gate into and into the court. Dzięki temu osiągamy pokój z Bogiem przez otrzymanie usprawiedliwienia z wiary. Thanks to this, or as a result of this, we achieve peace with God by being justified by faith. To jest dopiero początek, ale jest to dobry krok w kierunku uzdrowienia. This is just the beginning, but it is a good step toward being healed. Drugim zanurzeniem jest bliższe zapoznanie się ze swoim Zbawicielem. The second dipping is becoming more acquainted with our Savior. Jego świętością, jego misją, jego ofiarą i wypływającymi z jej błogosławieństwami. His holiness, his mission, his sacrifice and the resultant blessings. Jest to pokazane w spoglądaniu na znajdujący się na dziedzińcu miedziany ołtarz ofiarny i jego ofiarę. It is shown in looking into the court at the brazen altar of sacrifice and at the sacrifice lying on that altar. Biblia na różne sposoby przedstawia nam osobę Zbawiciela i jego zbawcze dzieło. The Bible presents in many different ways the person of the Savior and his saving work. Chrześcijanin czasami występuje jako podróżnik. A Christian sometimes is presented as a traveler. Biblia dla niego jest mapą. And then the Bible is a map, or the map for him. Czasem jest widziany jako pielgrzym. Biblia dla niego jest laską. Sometimes he is presented as a pilgrim. Then the Bible is a rod for him. A czasem jest sternikiem, wtedy Biblia jest kompasem. And sometimes he is a steersman, then the Bible becomes a compass for him. A chrześcijanin jest też przedstawiony jako żołnierz Krzyża Chrystusowego, to dla niego jest mieczem. And a Christian can also be presented as a warrior for Christ, then the Bible is a sword for him. No i wreszcie jako chrześcijanin potrzebuje mieć sztandaru, pod którym idzie. Dla niego jest sztandarem. And as a Christian, he also needs a standard under which he can do the marching. And then the Bible becomes the standard for him. Biblia oddziaływuje bardzo dobroczynnie na człowieka. The Bible benevolently, benignly affects man, people. Ona przyczyniła się do zniesienia niewolnictwa. Zniesienia handlu ludźmi, a zwłaszcza kobietami, do rozwoju piśmiennictwa, powstania szpitali, domów opieki, sierocińców i innych dobroczynnych instytucji.
It has contributed to the abolishment of slavery, of human trafficking, especially with women, to developing literacy, to creating hospitals, care homes, orphanages, and many other useful good things. Pamiętamy, że w zamierzchłych czasach nie było szpitali. We remember that in the old days there were no hospitals. Z opisu według Ewangelisty Łukasza 10 rozdziału. In the account from Luke number in Luke 10. Mamy pokazane, jak Samarytanin ofiarę pobicia ulokował w gospodzie, bo było to jedyne miejsce schronienia i miejsce udzielenia pomocy. We can see the Samaritan placing a victim that was beaten up in an inn, because that was the only shelter at that time, the only help giving, the only place giving assistance. Przechodzimy do trzeciego, kolejnego zanurzenia. We proceed, we move on to the third dipping. Ono jest pokazane w umywalni i skorzystaniu z umycia się. It is shown in the laver and in washing at the laver. Jak to następuje? How does it come about? Dla kogo Biblia stała się konstytucją i regułą życia, to ona powodowała umywanie się z wszelkich brudów. If the Bible becomes the constitution, the rule of life for someone, then it leads on to the washing away of every kind of dirt. Taki stawał się coraz lepszym chrześcijaninem, such lepszym person, mężem, ojcem, bratem, lepszą żoną, matką, siostrą i tak dalej. Such a person becomes then a better Christian, a better husband, father, brother, wife, mother, sister, etc. Poddawanie się dobroczynnemu oddziaływaniu Biblii, submitting to the benign influence of the Bible, powodowało naprawę, oczyszczenie, uświęcenie i prowadzi do wyzwolenia. Led to reform, to cleansing, to sanctification and deliverance. Pamiętamy wypowiedź naszego Pana. We remember our Lord's words, który powiedział: poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Who said, you shall know the truth and the truth will make you free. Prawda wyzwala i prawda oczyszcza. The truth delivers and the truth cleanses. W tym stanie chrześcijanin pozostaje na dziedzińcu. In that condition, the Christian remains in the court. On jest w stanie tymczasowego usprawiedliwienia. He is in a state of tentative justification. On jeszcze jest wciąż niedoskonały, jego wciąż dotyka symboliczny trąd, choć już trzy razy się zanurzył. He is still imperfect, he is still affected by the symbolic leprosy, even though he has dipped himself three times already. Ale on wciąż korzysta z umywalni, oczyszcza się, podnosi się i wzrasta. But he continues to make use of the laver, he cleanses himself, rises and grows. On dostrzega przed sobą pierwszą zasłonę. He can see the first veil in front of him, która oddziela dziedziniec od dalszej zabudowy, which separates the court from the further compartments. Jeśli jest tym zainteresowany, postanawia przejść za tę zasłonę. If he or she is interested in it, he or she decides to pass beyond that veil, to cross that veil. A to oznacza przemieszczenie się z dziedzińca do świątnicy. And that means moving from the court into the holy. Jest to krok poświęcenia. That is a step of consecration. To wzbogaca go o dodatkowe błogosławieństwo, bo oprócz posiadanego dotąd pokoju z Bogiem, on uzyskuje pokój Boży. It enriches him with extra
blessings, because in addition to the peace with God he already possesses, he receives, gets, achieves the peace of God. To oznacza, że zanurzył się po raz czwarty w rzece. That means that he dipped himself for the fourth time in the river. A oznacza to, że uczynił właściwy krok, przechodząc ze stanu tymczasowego usprawiedliwienia w stan ożywionego usprawiedliwienia. It means that he has taken the right step, that he moved on from the state of tentative justification to the state of vitalized justification. Ale to dotyczy tylko czasu trwania wysokiego powołania. But this applies only to the time when the high calling was active, open. To już należy do przeszłości. That's the thing of the past today. W momencie poświęcenia taki człowiek wypowiedział tak, jak Pan kiedyś powiedział. At the moment of his or her consecration, such a person said as the Lord did once. Idę czynić Twoją wolę, o Boże. O Lord, O God, I go to do Your will. To oznaczało. That meant. Pragnę być tym, kim Ty, Panie, chcesz, abym był. I wish to be what You, Lord, want me to be. Pragnę iść tam, dokąd Ty, Panie, chcesz, abym szedł. I wish to go where You, Lord, want me to go. Pragnę czynić to tylko, co Ty, Panie, chcesz, abym czynił. I wish to do only that, O Lord, what You want me to do. W czasie, gdy wysokie powołanie było aktualne, when the high calling was active, open, taką osobę Pan Bóg spłacał z Ducha Świętego, ona stawała się zarodkowym, nowym stworzeniem. Such a person was spirit begotten, and he or she became an embryo new creature. Odtąd nowa wola i odrodzony umysł i serce przejmowały kierowniczą rolę w życiu tego człowieka. Ever since that moment in time, the new will, the regenerated mind, became the controlling influence in the life of such a person. Ta nowa wola rozwijała się w nim niczym płód. Dbała o to, aby we wszystkim podobać się Panu. That new will developed in him or in her like a fetus, taking great pains to please the Lord in everything. Ale po ustaniu wysokiego powołania ludzie poświęcają się nadal Panu. But after the high calling came to a close, people continue to consecrate to the Lord. Ale tych Bóg już nie spłaca z Ducha Świętego, oni nie dostępują ożywionego usprawiedliwienia, nadal pozostają w tymczasowym usprawiedliwieniu. These, however, are not spirit begotten. They do not get to the point of their justification being vitalized. They still retain their tentative justification. Tak jak literalnie pomiędzy spłodzeniem a narodzeniem jest rozwój, nazywany też ożywieniem, a to jest piąte zanurzenie. In the letter, literally or in the letter, between begettal and birth, there is a stage called quickening, and that is dipping number five. Wszczepiony przez Boga zarodek, choć w niedoskonałym ciele, rozwijał się aż do duchowego narodzenia. The embryo implanted by God, even though the flesh, the body was still imperfect, developed up to the point of spiritual birth. Ten rozwój, wzrost jest pięknie przedstawiony w sprzętach znajdujących się w świątnicy. This growth, this development is beautifully presented or represented in the furniture, in the furnishments, as the brother Russell has it, placed, located in the holy. Był to złoty ołtarz, stół z chlebami pokładnymi i złoty świecznik. Yes, there were three of them, the golden altar, the showbread table, and the golden candlestick.
Korzystanie z tych sprzętów odbywało się na dwa sposoby. This furniture, these furnishments were used in two ways. Najpierw dla osobistego duchowego rozwoju, karmienie się Słowem Bożym, korzystanie z oświecenia Słowa Bożego i gotowość składania ofiary na złotym ołtarzu. First, for the personal use of the person to get enlightenment and to be able to sacrifice on the altar. A po drugie, pomaganie innym, usługiwanie innym w tym samym kierunku w celu rozwoju. And secondly, influencing others, helping others in the same direction. Poświęceni, ale nie spłodzeni z Ducha Świętego, podobnie składają z siebie ofiarę, spożywają duchowy pokarm i korzystają z oświecenia Słowem Bożym. The consecrated, who are not spirit begotten, make a sacrifice of themselves too. They partake of the spiritual food and they get enlightenment from the Word of God. Ale w ich wypadku nie jest to pokazane w sprzętach świątnicy, ponieważ oni są na dziedzińcu, a nie w świątnicy. But in that case, this is not shown in the furniture from the holy, because they are in the court, not in the holy. To przyprowadza do stanu bliskiego narodzeniu. Apostoł nazywa to dojściem do kresu. This leads to a state close to birth or to being born. The apostle calls it or refers to it as reaching the mark. Jest to osiągnięcie takiego duchowego stanu i trwaniu w nim, który Pan mógłby już uznać. It means reaching or achieving such spiritual development, which the Lord might accept as finished, as a finished product. Jest to kolejne szóste zanurzenie. This is another sixth dipping. Apostoł o tym mówi w drugim liście do Tymoteusza, 4:6-8 tekstu. The apostle says about it in 2 Timothy 4:6-8. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas mojego rozstania z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. So I'm reading from number 6 to 8. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. To apostoł powiedział na kilka miesięcy przed swoją męczeńską śmiercią. This the apostle said just a few months before he died as a martyr. Ale wcześniej, jak pamiętamy, on mówił tak. Bracia, ja o sobie nie rozumiem, żebym już uchwycił. But we remember that before he said about himself, brethren, I do not understand that I have already reached it. Nasz Pan, odnosząc się do końcówki życia chrześcijańskiego, referring to the end of a Christian life, posługuje się cytatem z Ewangelii Mateusza 25 rozdziału, słowami wypowiedzianymi do dwóch sług, do sługi z dwoma i z pięcioma talentami. Our Lord uses the words recorded in answer to two servants, recorded in Matthew 25. Co Pan powiedział do tych sług? What did he say? Z nimi się rozliczać. What did he say to his servants when he went to settle with them? Dla obu tych sług Pan powiedział, dobrze, sługo, dobry i wierny. To both of them he said, well done, thou good and faithful servant.
wyraził uznanie za ich szafarstwo, za wierność, lojalność i przymnożenie talentów, podwojenie talentów. He showed his appreciation of their service, for their good service, for multiplying the talents, doubling the talents. Kiedy Pan wypowiada takie słowa dla swoich wiernych sług? Czy teraz za życia, czy po śmierci? When does the Lord say such words to his faithful servants? While they are still alive or after they pass away? Jak zauważyliśmy z przytoczonego tekstu apostoła Pawła z listu do Tymoteusza, ma to miejsce przy końcu ziemskiej pielgrzymki, jak o tym dał świadectwo apostoł Paweł. As we noticed from the words from the apostle in 2 Timothy, it takes place at the end of our human earthly life, because that's what the apostle's example shows. Nie należy jednak myśleć, że każdemu wiernemu słudze przy końcu jego ziemskiej pielgrzymki Pan wypowie takie słowa: dobrze, sługo, dobry i wierny. However, we are not to think that the Lord personally will utter such words to each faithful servant: well done, thou good and faithful servant. To raczej oznacza, że w pewnym momencie przy końcu życia wierna jednostka osiągnie takie wewnętrzne przeświadczenie, że Pan jego służbę uzna za godną przyjęcia. Rather, it means that at a certain point at the end of one's life, a faithful person will come to an inner conviction that his or her service will be accepted by the Lord or will be pleasing to the Lord. Patrząc na tę sprawę z punktu ciała, dostrzegamy, że aż do szóstego zanurzenia nikt nie był całkowicie czysty, wolny od symbolicznego trądu, tak jak Naaman nie widział zmian na swoim ciele po szóstym zanurzeniu. Looking at it from the point of view of the flesh, up to the sixth dipping, nobody becomes absolutely, completely clean, free from the symbolic leprosy, just like Naaman didn't notice any changes for the better up to the sixth dipping. Aby osiągnąć to oczyszczenie, trzeba było siódmego zanurzenia. To be cleansed, the seventh dipping was necessary. I jak tekst nam podał, dopiero po siódmym zanurzeniu 14 wiersz mówi, że ciało Naamana było czyste jak ciało dziecięcia. Zdrowe. As the verse 14 tells us, it was only after the seventh dipping that Naaman's body became healthy and became like the body of a child. Healthy, pure, clean. Jak mogliśmy zauważyć, do szóstego zanurzenia albo szóstym zanurzeniem był stan przy mecie, przy kresie, tak jak Paweł to określił. As we could notice, the sixth dipping was reaching the mark, getting to the very end, standing at the very end, but still before it. Co więc jest z tym siódmym zanurzeniem? So what is the seventh dipping? Tym siódmym zanurzeniem jest duchowe narodzenie w wypadku nowych stworzeń. The seventh dipping is spiritual birth in the case of new creatures. Albo z punktu obrazu przybytku, przejście za drugą zasłonę. Or in terms of the tabernacle picture, it is passing beyond the second veil. W tym duchowym narodzeniu oni otrzymali doskonałe, duchowe, nowe ciała. Doskonałe, bez śladu jakiegokolwiek grzechu. In that spiritual birth, they received pure spiritual bodies without any traces of sin. Oni otrzymali duchowe nowe ciała w boskiej naturze. They were given new spiritual bodies in the divine nature.
Nie może być ani cienia myśli o tym, żeby w takiej naturze, w takim stanie, jakakolwiek niedoskonałość jeszcze mogła istnieć. There should be no trace of a thought that in such a condition there should be any imperfection still left over. Była to absolutna doskonałość, tak jak w tekście napisane jest, jako ciało dziecięcie. Nie jako dorosłego, ale jako dziecięcie, żeby podkreślić, że to jest, no, ideał. It was absolute perfection, not just perfection of an adult, but a perfection of a child, to emphasize the fact that it was absolutely clean, perfect and pure. To tyle, jeśli chodzi o tych, którzy w wieku Ewangelii byli nowymi stworzeniami zarodkowymi i doznali duchowego narodzenia. Yes, so much for those who were spirit begotten and received divine bodies in their spiritual birth. Ale jak już powiedziałem, gdy wysokie powołanie się zakończyło, to nadal osoby poświęcały się Bogu na służbę. But as I said before, when the high calling came to an end, there were still people consecrating to God. Oni nie dostępowali spłodzenia z ducha, by się duchowo narodzić. They were not spirit begotten to be born of the spirit later on. Jak wygląda ich sprawa? What is their situation like? Mam na myśli tutaj obie klasy godnych. I mean the two worthy classes here. Oni przez lepsze zmartwychwstanie osiągną doskonałość swoich ciał na czas tysiąclecia. In the better resurrection, they will get or they will receive a perfection of their bodies for the time of the millennium. A dopiero po tysiącleciu otrzymają i doskonałe nowe ciała, i doskonałe charaktery, bo w czasie tysiąclecia ich charaktery będą podlegały udoskonaleniu. And only after the millennium will they get both perfect bodies and perfect characters, because their characters during the millennium will still be under development, being perfected. A co z resztą z rodzaju ludzkiego? And what about the rest of mankind? Wierni restytucjoniści po próbie małego okresu posiądą ludzką doskonałość, wolną całkowicie od grzechu, to jest symbolicznego trądu. Faithful restitutionists, after the trial of the little season, will be given or will reach human perfection that will be absolutely free from sin, the symbolic leprosy. A więc objęliśmy uzdrowieniem całą ludzką rodzinę, zarówno tych z wieku Ewangelii, w okresie przejściowym i klasę restytucyjną. So we have covered with our healing processes all of the human family, those all, including those from the gospel age, from this transition period, and those in the millennium. Spłodzeni z ducha w czasie wieku Ewangelii otrzymali pierwsze zmartwychwstanie i otrzymali doskonałe duchowe ciała. Prorocy Starego Testamentu i klasa młodocianych godnych po tysiącleciu przejdzie na poziom duchowy, także otrzymają doskonałe duchowe ciała, a restytucjoniści otrzymają doskonałe ciała ziemskie, będą mieszkańcami na ziemi. So spirit begotten received divine bodies in their spirit birth. Both ancient, both worthy classes will be given spiritual bodies after the millennium, and the restitutionists will be given perfect human bodies in the millennium, of course the faithful ones. I teraz dochodzimy do punktu końcowego, to co na początku powiedziałem. And now we are getting to the final point, which I mentioned at the beginning. Że uzdrowienie Namana, that Naaman being healed of leprosy, jest zapowiedzią zdjęcia grzechu z ludzkiej rodziny. Is a foretaste of taking away sin from the human family. Cóż możemy powiedzieć? What can we say?
odwieczny boski zamysł względem człowieka zostanie zrealizowany. The eternal plan of God in relation to mankind will be carried out, fulfilled. Człowiek osiągnie doskonałość, będzie czysty, odzyska utracony raj, będzie na wieki szczęśliwy. Man will reach perfection, will become cleansed, pure, will recover or get back the paradise lost, will forever be happy. Jak powinniśmy się odnieść do takiego faktu? What should our attitude to such a fact be? Jedynym rozsądnym zajęciem stanowiska jest uwielbienie wspaniałego Boga za Jego cudowny plan. The only reasonable position for us to take is glorifying God for His wonderful, marvelous plan. I w ten sposób dobrnęliśmy do końca tematu. Omówiliśmy 7 kolejnych zanurzeń i po 7 zanurzeniu widzimy stan wolny od grzechu. Nie ma już trądu. And with this we have reached the end of our subject. We have covered the 7 dippings and with the 7th dipping we can see the state of being free from sin. No more leprosy. I swoje zakończenie, swoje przemówienie na zakończenie zakończę takim jakby testem albo zadaniem do odpowiedzenia każdemu z was. And so I would like to crown my subject, my presentation, with a kind of test question to each of you. Niech każdy sobie pomyśli, którego zanurzenia ja już dokonałem. Let each of you oczyszczania z symbolicznego trądu. Czy to jest drugie, trzecie, czwarte, piąte, czy już może 6 zanurzenie? Let each of us stop and think which dip I have already made in the process of being cleansed from the symbolic leprosy. Is it number 3, 4, 5, 6, 7? Z przeglądu, jak widzę was tutaj na ekranie, to zdaje mi się, że każdy z was już jest po 4 zanurzeniu. From what I can see on the screen, probably the brother reads your faces. He can see that all of you, each of you is already after dip number 4. Być może niektórzy już są po 5 zanurzeniu. Maybe some of you have already had 5 dippings. A być może tacy już, którzy stoją u mety, już są po 6 zanurzeniu. Maybe there are some who are already at the mark with dipping number 6 behind them. Jak blisko jesteśmy całkowitego uzdrowienia. How close are we to being healed completely?